pięknie zrobili ten nasz ośrodek sportu i rekreacji, tak zwany Wagmostaw w Zielonej Górze. Kiedyś tu za Niemca naprawdę było, dużo się działo. Kajakami tu pływali. Tam na końcu była jakaś knajpa. Itd. itp. Tu teraz zrobili ławeczki. Płoteczki. A tu stąd widać normalnie Hofdysa dom. Także Hofdys to może w klapkach sobie schodzić i się wykąpać. A ja tu postanowiłem przyjść na prysznic. Pora monsunowa. Nie w Tajlandii, tylko w Zielonej Górze. Se można postać się wykąpać. Się. Ładnie. Szampanik, pudełko, ręczniczek jest. Klasa. Nie wiem, tak właśnie taka inspiracja mi naszła. Ostatnio byśmy na Woodstocku, czyli parę dni temu. Piękny wynalazek, ten właśnie taki zraszacz, co mieli ci panowie od Lecha. Tam właśnie, w tym skwarze, na tej patelni, na tej pustyni praktycznie. 30 stopni cieniu. Tam. Pięknie, naprawdę pięknie, było pięknie. Się praktycznie niczym nie różni, tylko naturalnie leci i kapie na łeb. Można się elegancko zreaktywować po całym dniu pracy, naprawdę. Polecam. Można wyjść, zamiast się po pracy wykąpać, normalnie pod prysznicem ciepłym w domu, przy kafelkach jakichś pozłacanych. Można po prostu wyjść w klapkach na ogród, na deszcz. Przede wszystkim kontakt z wodą, to jest najważniejsze. Pamiętajcie, woda to życie, reaktywacja, akceleracja. No i to, że chłodno, też jest fajnie, a szczególnie latem. Jak jest generalnie ciepło i gorąco, tak już przez chwilkę zimno, no to chyba nie ma jakiejś tragedii. Bardzo piątka, od razu mi jest lepiej, bardzo piątka. Nazwałbym tą metodę Urban Shower. Tak jak ludzie, którzy nie mają plaży w miastach takich jak Berlin, Paryż, Hamburg, czy dla przykładu nie, chociażby nie wiem, Kraków, czy Warszawa, czy jakieś inne, powiedzmy, kraje europejskie, bardziej rozwinięte i ucywilizowane, ale to jest ważne z dostępem do wody, czyli jakaś rzeka przepływająca, bo się budują tak zwane plaże. Ale nie takie, żeby się kąpać. Niektórzy robią nawet już takie fajne, jakieś balie wrzucają do wody pływające, do rzeki brudnej, ale w tej bali czystej jest na przykład czysta, ciepła, fajna woda. Na przykład w Niemczech, w Berlinie szczególnie dużo jest takich fajnych, nowatorskich, awangardowych, tak zwanych beach, urban beach. A tutaj taka metoda, a propos tego właśnie shower. Urban shower, urban jako miasto, można po prostu, nie wiem, w centrum miasta, na deptaku, czy nie wiem, w parku, wziąć ręcznik, no i po prostu wyjść na deszcz, proste jajo, wyjść na deszcz, zmoknąć na najnormalniej w świecie, na własne życzenie, tak jakby, nie wiem, wejść do sauny na własne życzenie, a później wyjść z niej, się schłodzić, wyleć sobie wiadro zimnej wody na łeb. Coś na tej zasadzie. Na pewno to nie zaszkodzi. Nie ma w tym nic głupiego. Jedyne, co może być głupie, to jakieś głupie komentarze ludzi, którzy przechodząc będą się patrzeć na was jak na jakiegoś idiotę. Ale nikt tu nie jest idiotą. Nikt nie jest idiotą ten, który, powiedzmy, dba o siebie. Bo to jest, moim zdaniem, samo zdrowie. Spotkać się z naturą, zobaczyć, jak ptaki lecą. Posłuchać, jak deszcz pada, a przy okazji się wykąpać, po prostu wykąpać się, zmoczyć się. No, można oczywiście ściągać gacie i bikini, inne takie chwyty, ale po co? Można nawet robić jakieś różne głupie historie, ale najważniejsze, żeby
spotkać z matką naturą i z deszczem. Urban Shower, polecam. To mówiłem ja. Reżyser filmów akcji, Wojciech Kowalski.